Cześć, z tej strony Alor, na którego padło zrobienie unboxingu polskiego wydania Homeworlda, bo Pupkin przeżywa swoje ostatnie porażki w Overwatchu i nie jest w stanie wydobyć z siebie głosu, a tym bardziej entuzjazmu. Polska edycja nosi nazwę Morze Wydm i wygląda właśnie tak, jak cały czas widać. Co w środku? O, to nie jest... No dobra, więc tak, w ten sposób otwiera się tylko... Nie mam pojęcia, jak to nazwać. Rozkładówkę, która pokazuje zawartość pudełka. Jak można, korzystając ze ściągi, się dowiedzieć, poza samą grą jest jeszcze oficerski instruktaż sił koalicji, artbook, soundtrack i 3 DLC-ki. Co pewnie oznacza kod na 3 DLC-ki. A także insygnia klanów Karak, czyli pewnie te 3 kółeczka. Dobra, zobaczymy, co jest w środku. Żeby otworzyć, trzeba zedrzeć to coś. Jak widać, jest to pierwsza próba, inaczej poszłoby mi znacznie lepiej. Dobra. Już się otwiera, otwiera się. Dobra. No więc tak, wysypujemy. Co jest w środku? Oficerski instruktaż sił koalicji, czyli... Instrukcja. Okej. Okay. Artbook. Miękka okładka, w środku arty z gry. Kolorowe i czarno-białe. Oraz druga folia, za którą kryje się pudełeczko z grą. Jak widać, również nieotwierane, więc powalczymy trochę. Dobra, udało się, prawie. Dobra, mamy pudełeczko. O, są 3 nalepki. No, sprawiają wrażenie takie sobie, ale raczej mało kto będzie je nalepiał. Jest karta startowa i 2. Tak, 2 krążki. Na jednym jest sama gra, na drugim soundtrack. Co ciekawe, według informacji na stronie, soundtrack składa się ze 113, a w każdym razie powyżej 100 ścieżek, co najpewniej oznacza, że jest to, nie jest to płyta audio, a płyta z MP3-kami. No i to tyle. Czyli tak, co dostajemy? Dostajemy samą grę, soundtracka, instrukcję, 3 nalepki, artbooka i instrukcję.